Dzisiaj trochę rockstarowo, ponieważ porozmawiamy sobie o GTA San Andreas, które początkowo miało mieć 3 osobne mapy i ogólnie miało być większym bytem, a także o tym, że dzisiaj miała miejsce premiera Red Dead Redemption na PC. Dodatkowo głównie skupimy się na PGA, a także zdam wam całą relację, także subskrybujcie kanał i zaczynamy. Jeśli widzieliście wczorajszy odcinek Mainstreama, to dobrze wiecie, że pojawiliśmy się na PGA 2024 w Poznaniu, no i ogólnie porozmawiamy sobie dzisiaj o naszym wyjeździe do Wielkopolski, a zacznę od miasta, ponieważ jest ono jak najbardziej na plus. Byliśmy w nim już trzeci raz, pochodziliśmy po różnych miejscach. No Poznań to jest top 2 po Warszawie, moim dosłownie zdaniem. Ja mam takie samo zdanie. Nie no, Poznań jest o tyle fajnie, że ma tą główną ulicę, nie? Ta półwiejska jest zajebista. Zajebista jest. Chcę kupić gdzieś maczę, ale nie ma normalnych cen w tym Poznaniu. Cześć, witam. Matcha latte, dobra, 17 zł będzie. Pytanie mam, matcha latte, u was jakaś duża jest, a... Tak, 300 ml. Nie wiem, jakąś matchę udało mi się wyrwać. Sprawdźmy, czy jest w ogóle w jakikolwiek sposób dobra. Kurde, to jest na mleko owsianym, jest zajebista. Serio, jest mega mocna. No dobra, event. Ponieważ spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o evencie, no to event. A on natomiast się bardziej powiększył ze względu na roszady obszarowe. Największa sala, która niegdyś była strefą gastro, została zastąpiona stanowiskami Counter-Strike'a, League of Legends bądź Valoranta. Powiem więcej, była tam nawet scena, na której legenda Xayo ze swoją drużyną wygrał puchar Ultraligi, no a poza tym mieliśmy tam jakieś tam, no wiecie, różne sklepy z mangami, figurkami, typowy klasik, a także, co najważniejsze, była strefa retro. Ta retro sfera? Zajebista. To się mega przekmina. I na przykład sporo, na przykład graliśmy Pandora Box V34 chyba i tam było wpis do gierek, na przykład jakieś bijatyki, jakieś takie... Było Street Fighter kontra X-Men. Ścigałka była zajebista. Nie widzisz na monitorze, co jest 2 metry przed tobą. No niestety. No. Ale jakoś, nie wiem, ten feeling jazdy był zajebisty, w sensie... I ty, jak się wchodziło w drifty? Jadę. Robię właśnie prawo jazdy, człowieku. No i... Klasik. Co pan? Nie wiem, którym się jedzie na wsteczny, ale robię tak zwany zakręt. Ale nie wiem, gdzie tu jechać. Nie? Co tam jeszcze było? Pong był na przykład. Kasz. Fajna była gra o Spider-Manie. Tak, grałeś, ja nie grałem. Grałem gra o Spider-Manie. Banger, to tam siedziałem chyba 30 minut siedziałem nad tym. Był Buzz, Bass, taka gierka Bass, to jest taki teleturniej jak Milionerzy. Wygrałem z Patrykiem. Co jest na co tu polega? To jest teleturniej, gdzie musisz odgadać swoją fazę. Przykład teraz to. Ten niebieski, nie? I wygrałem, bo jest to lepszy. Nie, ale też było na przykład Star Warsowe, sterowanie jakimś TIE Fighterem czy czymkolwiek i nie mieć pada normalnego takiego pada, tylko mieć taką klapę, taką kierownicę jakby, powiedzmy miesiącą i stary normalnie robić tak, stary i celowałeś. Zajebiste. Następnym segmentem jest Indie, na której co roku siedzieliśmy długie godziny i bawiliśmy się super. Zawsze coś tam wpadało bardziej w oko, zawsze coś mniej i poziom był naprawdę fajny, jak na tytuły niezależne. W tym roku natomiast... Ciężko stwierdzić, co tak naprawdę PGA miało dla graczy do zaoferowania. Nie wiem, w tym roku to indie było jakieś takie niespecjalne, tak powiem. W sensie tam było strasznie dużo gier takich... Nijakich. Co, siądziesz, klikniesz dwa razy i mówisz tak... Jak zwykle, ale zdecydowanie Awesome Games Studio się wyróżniało jak zwykle. Witam serdecznie, jest ze mną Marcin Draszczuk, założyciel Awesome Games Studio. Okej, pierwsze pytanie, ponieważ Hell Reaper nam się bardzo fajnie grało. Pytanie pierwsze, kiedy w ogóle wyjdzie gra? Niestety jeszcze nie mamy ustalonej daty premiery, no póki co jesteśmy daleko od tej daty, także na pewno nie w tym, na pewno nie w przyszłym roku. Jeszcze okay, niestety trochę trzeba będzie poczekać. Aż tak dawno, bo ja graliśmy rok temu w Hell Reapera też i bardzo nam się podobał i o dziwo właśnie też pojawił się tutaj. I będziecie za rok? Za rok na pewno będziemy również, sprawdzać, jak gracze reagują na nowe dodatki do Hell Reapera, ale raczej gra nie będzie jeszcze wtedy wydana. Skąd w ogóle zamysł na taką grę? Nasza poprzednia gra Fury Unleashed również była platformówką. Tam trochę nam gracze zarzucali, że wygląda tak cukierkowo, słodko, a mimo to jest wymagające, jeśli chodzi o gameplay, dlatego tym razem postanowiliśmy, żeby te wizualia współgrały z gameplayem, jaki robimy, więc mamy mroczną grę, która wymaga zręczności i dobrego refleksu, także... Wygry w Indie, drugi rok z rzędu, to jest Hell Reaper. Hell Reaper, wyszukajcie sobie na internecie, sorry, że nie przygotowaliśmy. Bardzo ciężko go znaleźć na internecie, nawet developer mówił, że nie ma strony na Steamie, w ogóle jeszcze materiałów nie ma na internecie prawie w ogóle, więc... Tak, trzeba ciężko dostać materiały ogólnie. To jest coś takiego jak Dead Cellsy, bym powiedział trochę, bardzo podobne. Mega fajny jest movement, mega dobry jest taki feeling walki, ta dynamika wynikająca z każdego pojedynku, ale generalnie gierka
Dobra, fuj, nie? No, na przykład jedno z grał było PubChamps. Taktyczna gra logiczna o drużynie psiaków grających w piłkę nożną. Rozwiązuj zagadki, strzelaj gole i razem zostańcie mistrzami. Fajna sprawa. Pogadałem z deweloperami, chwilę powiedzieli, że będą to wypuszczać za jakiś czas, ale na razie zbierają opinie, podobnie jak z Harryperem to wygląda, czyli że na razie dopracowują i zbierają opinie. Grałem też na bananie. Popierdzielona była ta gra. Mega zajebista. Nie, ty mówisz, jakbyś pierwszy raz to widział, stary. No pierwszy raz widzisz, że to była gra, to była gra, w której jedyne co dla kontekstu robiliście, to skręcali się albo w lewo, albo w prawo. Tak, tutaj był jeden banan, tutaj był drugi banan i na tego w prawo, na tego w lewo. Dobra, jak godnie jesteście? Idealnie trzy banany. A ślinga czeknie co? Na wydarzeniu pojawiła się naprawdę masa cosplayerów, którzy moim zdaniem przewyższyli samych siebie i w tym roku niektóre osoby wyglądały jak żywcem wyjęte z gier lub anime. Była też masa Spidermanów i dziękuję Bogu, że nie poszedłem tam w stroju Spidermana, który niedawno sobie kupiłem na Halloween i nie wziąłem tej maski. Cześć, za kogo się dzisiaj przebraliście? Za Edwarda Kenwaya. Rycerz Paladyn Bractwa Stali z Fallouta Trójki. Okej, zakładam, że to są wasze ulubione gry. Jedne z ulubionych. Seria Fallout ogólnie. Okej, a przyszliście na PGA tylko po to, żeby pokazywać cosplaye, czy też w coś pograć? W coś pograć może nie, ale głównie po to, żeby poznać ludzi. No, głównie chodzimy po całym obiekcie, robimy zdjęcia z ludźmi, rozmawiamy, sprawiamy radość. Okej, a dużo fotek było dzisiaj? Bardzo dużo. Bardzo dużo, tak. Naprawdę bardzo dużo. A to tak ciężko odejść od fanów, tak? Po prostu? Czy jak to działa u was? Czy na przykład unikacie robienia zdjęć? Jak na przykład widzicie, że dużo osób was goni? Nie, nie unikam, ale często takimi grupami podchodzą i robią po kolei po prostu zdjęcia. No zazwyczaj to wygląda tak, że jak jedna osoba się znajdzie, to zazwyczaj za chwilę po niej ustawia się cała kolejka. No i można 10 minut spędzić w jednym miejscu tak naprawdę. Na PGA były tak naprawdę do zagrania dwie duże gry. Warto było sobie przetestować, bo dzięki temu, że już sobie troszeczkę pograliśmy, możemy na własne oczy przyjrzeć się temu, co deweloperzy mają do zaoferowania. Pierwszą z nich był Gothic Remake. To chodzenie mnie bardzo, bardzo zdenerwowało. Ale szczerze ci powiem, że mi nawet nie to chodzenie. Mnie okay. Ślizganie się, człowieku. Znaczy ładnie. Ślizganie się, niech mi ktoś powie, że postać się ślizga i to jest dobre, bo z duchem gry jest związane. A nawet nie jest duchem gry, stary. Ja dzisiaj sobie odpaliłem Gothica 1, chodzi się kurwa normalnie w tym Gothicu 1. Dosłownie kurwa tam jest normalne chodzenie w Gothicu 1. Ale chociaż miejscami ta gra ładnie wygląda, naprawdę. No, jest spoko. Nie, serio, spoko. Nie, naprawdę niektóre rzeczy wyglądają spoko. Demo remake, w której graliśmy, nie było grą, tylko było czymś, co zostało stworzone na targi, jak tak. Gamescom, tak. Czy właśnie PGA, bo ponieważ to, co było teraz na PGA, było też na Gamescomie i ludzie mogli grać to już na Gamescomie. No. Bardziej ociężałego systemu chodzenia nie widziałem dawno w grach, zwłaszcza, że jeszcze te animacje są tak pobugowane, że się dosłownie się tepa postać, jak klikasz AD, dosłownie... to się tepa po prostu. To nie jest tak, że jest animacja przechodzenia powolutkiego, tylko jest to input lag jest ogromny. To znaczy, dosłownie, klikniesz W, żeby iść do przodu, ta postać ci ruszy kurwa chyba za półtora sekundy. System walki. Wybitny. Wybitne. Zajebiste. Ciekawe. A w tym nowym Gothicu to jest coś takiego. No, jeszcze jak bijesz killofem, to jeszcze wolniej. Drugo zaś był Kingdom Come Deliverance 2, który spodobał się nam i jeszcze bardziej potwierdził nas w przekonaniu, że będzie to kolejny przemocny tytuł w 2025 roku. To do demo było, uważam, dosyć fajnie wyważone, bo tak, mieliśmy tam jakiś exploring, zbieranie jakichś tych kwiatuszków, mieliśmy jakąś tam poboczną misję typu zakopywanie zwłok, mieliśmy alchemię, mieliśmy walkę, mogliśmy sobie popolować na jakieś zwierzaki. To, co my mogliśmy tam na tym demie zobaczyć, to były jedynie rzeczy, może trochę zmienione jak walka, dialogi są super. Tam mieliśmy wywar z czegoś tam, tak, no i tam pierwsze trzeba by na przykład było wlać wino do garka, ale ja na przykład pierwsze wlałem wodę i ta babka mi mówi: ty, coś nie wlał do tego garka, nie? Miało być wino. On tak, o dobra, sorry. Wlewam to wino i ona mówi: a co teraz wlałeś do tego garka? No wino, drugi raz tego błędu nie popełnię. Tak. Więc są takie bardzo fajne, responsywne dialogi, które się dopasowują, w sensie jakbyśmy za pierwszym razem wlali wino, to byśmy nie mieli dostępnej tej opcji. A ogólnie jak oceniacie na przykład roślinność, bo to jest taka, no, rzecz, bo... którą się Kingdom Come szczyci. Nie wiem, na przykład mi się generalnie mi się bardzo podobało. Jest piękny. Bardzo. Jest taka. No, piękna kurwa jest taka. Były też pixelboxy. 160 zł zostało wydane. Hello gamer. Czemu to Hello geek. Otwórz ten wizer, żebyśmy później. Not bad. Fajna koszulka. Pokaż. No, fajna, fajna. Taka całkiem w porzo. Fajna, no. O. Czuję Funko Popa. O. Ale wciągam pierwsze to. Czapko! Wow, zajebista! Czapko! Będzie ci pasować, stary, idealnie będziesz tym tak? Wydawał. Tak? No. Nie no, zajebista czapka, nie no. Pokaż, załóż ją. Listen. Mam też tych ciemnych, to jest chyba fajnego. Wow, Zelda! My Hero Academia. O. Ale całkiem ładna, sprawdź. Jakie gówno! Drugi rok szedł wyruchany na pijak. Nie, no dobra, to jest fajne akurat. To jest fajna koszuleczka, też nie najgorsza będzie dalej. Czapka jest fajna, stary, zajebistą są czapkę. Czapka, zajebista czapka. Co ty patrzysz? Boże, jakie gówno. Jakie dole? Co to? Daj mi się, skiety. Skarpety, człowieku, z Magic the Great. The Gathering.
The Gathering. Kupię. A jaki to rozmiar? LK. Kupię. To jest kubek. Co to jest? To jest kubek Super Mario! Jak... Boże, jaki syf! To nie jest kubek. To jest świeca! Fajny! Fajny, ale Super Mario. No ja uważam, że ten kubek jest mega słaby. Ale. I? Superman! Nie! Piernikowy, ty, mam piernikowy. Takiego samego tylko Batmana. No. Czy jestem zadowolony z pizzowatości tego Pixelboxa? Nie. Co natomiast najważniejsze, to dziękujemy wam za wszystkie wspólne fotki, za wszystkie wspólne przybite piątki, a także to, że mogliśmy sobie z wami porozmawiać i spotkać się z wami na żywo. Obvermade, czyli dobrze znany weteran Rockstar Games, co jakiś czas chwali się różnymi historiami zza kulis gier i tak też jest tym razem. Deweloper pracujący nad GTA San Andreas postanowił podzielić się z graczami ciekawostką na temat najsłynniejszej odsłony serii. Pierwotny plan zakładał umieszczenie 3 miast na osobnych mapach. Gracz mógłby podróżować między miastami za pomocą pociągów i samolotów. Podobnie było w GTA 1 i 2, które także miały 3 miasta na osobnych mapach. W swoim wpisie na Twitterze deweloper dalej tłumaczy, że dzięki temu każde z 3 miast mogłoby mieć unikalne pojazdy dla służb, efekty pogodowe, a także rodzaje znajdziek. Tuż przed tym, jak nasi artyści zaczęli pracować nad tymi 3 mapami, w Rockstar North zorganizowaliśmy finalne zebranie, podczas którego zmieniliśmy zdanie i zdecydowaliśmy się jednak na jedną wielką mapę. Dajcie znać, czy wolelibyście dostać takie 3 małe miasta, czy tak jak jest teraz, czyli jedno wielkie San Andreas. Dla wielkich fanów Red Dead Redemption informacja ta nie jest niczym nowym, aczkolwiek dzisiaj o godzinie 15.00 zadebiutowało pierwsze Red Dead Redemption na kompy i nie da się ukryć, jest to troszeczkę historyczny moment, aczkolwiek po 14 latach nareszcie gracze mogą pograć sobie na PC-tach i posprawdzać, jak to wszystko ładnie chodzi. Ja na pewno to sprawdzę, a jeśli wy jesteście w trakcie sprawdzania, to dajcie znać w komentarzach, jak wam się gra.